Halo, czy mnie słychać? Chyba mnie będzie słychać, mimo tego dość silnego wiatru. No, w ostatnim czasie dość mocno wieje. Dość fest, jak to się u nas godo. Jo, jada z roboty. Jest już po 22. Zakładu wjada. Jeżdża praktycznie teraz cały tydzień na tym oto rowerze, nie widzicie go. Tak oto księżycowo noc. Tutaj trochę mniej nie wieje, tir wyjeżdża. Tak, jest tu dość sporo takich zakładów. To już tu jest bielsko-biała. Ja to w ostatnim filmie też pokazywał. Słuchajcie, jest wyjątkowo ciepło jak na luty. Dzisiaj mamy 18 lutego. Tak się składa, że ja mam za dwa dni Geburtstag. Tylko co z tym Geburtstagiem będzie? Nigdy nic nie wiadomo, niestety, a zwłaszcza w czasach tak zwanej plandemii, która po prostu potrafi rozwalić system, która potrafi naprawdę uprzykrzyć życie. Chociaż może nie samo plandemia, tylko głupota ludzi, którzy to zaplanowali, bo to jest wszystko zaplanowane oczywiście. Trochę mnie dziwi, w momencie kiedy jest tak dużo zarażonych, plany znoszenia obostrzeń. Czemu mnie to dziwi? Ano temu, że mijają 2 lata od tego dziadostwa, kiedy się to zaczęło. A pewne głosy mówią, że to było zaplanowane na 2 lata. Więc jadymy według stałego scenariusza, tak jak to zaplanowały światowe korporacje, niejaki Zuckerberg czy Bill Gates. Tak, słyszycie, jak trochę o tym pierunie powiedział, to od razu wiatr się smagł. Przecież nie, ja sądzę, że to jest wszystko zaplanowane, że to jest wszystko zrobione po to, żeby udupić ludzi, tudzież ich otruć, możliwe, że tak, wiadomo czym, bo to coś, co ludziom dawają, niestety nie działo, nie działo, tak, nie działo, takie jest moje zdanie, mój rowerowo-narciarski świat stanie po raz drugi przez takie oto wymysły i nie wiadomo co będzie dalej. Tak, nie widać mojego światła. Słuchajcie, muszę przerwać nagrywanie, bo skontaktowali się ze mną podbeskidzcy łowcy burz. I informacja jest taka, że to jest orkan Eunice. Eunice się czyta. Ten, który ma uderzyć 19 lutego, czyli jutro. I to jest, stawię pod ogromnym znakiem zapytania Skirajza jutrzejszą. Zresztą, tak jak Grzech powiedział, także inne, dużo głupsze perspektywy stawiają też tą rajzę pod znakiem zapytania. Kto ogląda moje filmy, wie, że ja na temat tego, co się dzieje na świecie od 2 lat, jestem bardzo sceptyczny. Ale pamiętajcie, szanuję każde zdanie, nawet najbardziej głupie. Nikogo nie będę namawiać do żadnych
dawaniu się w żyłę, tak to nazwijmy. Kto chce, niech se dowo, kto nie chce, niech se nie dowo. Pod żadnym pozorem nie wolno nikogo zmuszać. Broń Boże. Tak, jadymy. Dobra, nikogo nie będziemy zmuszać do dawania se w żyła. No bo to jest tak, że chorują także i ci, którzy siadają w żyła, ale oczywiście oficjalne statystyki są wyjątkowo zaniżone, bo przecież by to pozbawiło sensu całe to przedsięwzięcie. Jestem wyjątkowo wnerwiony dzisiaj na tą całą sytuację, bo po raz drugi w historii zdarza się tak wielkie prawdopodobieństwo, że zaś zostanę zawrzyty w chałupie. Tak, to są Mazańcowice, tu jest sklep Wiarus. Chociaż nie, tu już jest Eurosklep. A nie, Wiarus Bis. Rzeczywiście. Kiedyś była Kofola, ale niestety już nie ma. Ostatnio był orkan Dudley i Soszów zamknij. Wydaje się, że może jutro będzie to samo. Chodź się pierdolnie. I rower się mi przewrócił. Tak, jest już praktycznie 12 w nocy. No nie no, w pół do 12. Przejeżdżę przez centrum Ligoty. Przez rondo, koło Biedronki. Pustki. No kto normalnie jeździ na kole o tej porze, nie? Wahrscheinlich jeszcze tak wieje. Ale w Biedronce jeszcze ktoś robi zakupy. Chociaż nie, to raczej będzie nocna zmiana. W Biedronce pracują na nocki. Tak świeci się tam, to pewnie towar wykładają. Dobra, jadę dalej. Tak, no to ja już kończę ta swoja rajza. Jest już prawie 12 w nocy, więc piszę się na chałupy. Nieźle. Wiatr wieje. Niebo się robi pogodne. Jest plan, żeby jutro jechać na narty. Choćby dlatego, żeby się być w Hartastok. Mam nadzieję, że się to uda. Że nie pokrzyżuje mi planów. Że ja też nie będę tego działał w sobie. Jakoś mi się to za bardzo nie uśmiechło. Zabronione chorowanie. Dobra, no to czym dzisiaj do zaś.